Berek, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. No, coś mi gardło pobolewa. Kot szaleje. Tak, ja jestem po umyciu twarzy, tylko wiecie co, powiem Wam, że ja z tą moją witaminą C, ja się chyba delikatniutko wstrzymam. Ja sobie ją zostawię na później, z racji tego, że po tej witaminie trzeba używać cokolwiek, jakikolwiek krem zwykły, nawilżający z filtrem. Natomiast ja cały czas jeszcze chcę używać ten mój przeciwzmarszczkowy, więc na razie to zostawiam. On tam jest przeładowany, wiecie, tymi kwasami hialuronowymi, kolagenem itd., więc ja na razie to zostawiam. Natomiast zaczęłam już właśnie używać retinol, ten 0,5%. No i zobaczymy jak się to spisze. Wczoraj użyłam pierwszy raz, chcę teraz odczekać, jeżeli nic dzisiaj nie zauważę, jutro zastosuję po raz kolejny, może wieczorem, może nie dzisiaj koniecznie, chociaż jeszcze nie wiem, zobaczymy. Także to mam na twarzy, na ustach mam tylko wazelinkę, wazelinę tą właśnie nową z Eveline. I co Wam chciałam pokazać? Chciałam Wam pokazać, czekajcie, wezmę od razu statyw i lusterko. No i taka chodzę obładowana na sam dół. No, kot szaleje. Chciałam Wam pokazać ten płyn, co mówiłam Wam, którym ja przemywam twarz. I to jest Neutrogena Hydro Boost. Nie wiem, jak mam Wam teraz się odwrócić. To jest ten niebieski. Tam. No, bo trzymam coś w ręce i nie mam jak Was postawić. Dobra, czekajcie, przymknę drzwi tylko. Synek, chodź jeść. No, synka wołam na jedzenie, zaraz się zawalę ze schodów, czekajcie. Wyobraźcie sobie, że... A, w ogóle witam się 29 kwietnia, czyli przed urodzinami. Ja w ogóle jeszcze Wam pokażę, jakie piękne kwiaty dostałam. I patrzcie, jest bałagan, wiadomo, no nie było mnie tu od wczoraj, więc trzeba poogarniać. No, wczoraj się trochę tutaj nazbierało mi i sprania, i niesprania. Czekajcie, pokażę Wam kwiaty. Patrzcie, jakie piękne kwiaty dostałam. No. Takie piękne kwiaty dostałam od Tomasza. Śliczne, śliczne takie z brokatem. No, szkoda, że nie możecie czuć, jak pachną, bo bardzo ładnie pachną. Dobra, ja tu będę zaraz ogarniać, prania są pościągane, są ułożone, będzie trzeba wynieść. Tutaj oczywiście, no po prostu codzienność vlogera. Tutaj oczywiście pranie do złożenia. Za chwilę zapalam świeczkę, którą już palę, czyli aloe water. Dobra, czekajcie, biorę to, przetrę jeszcze zaraz stół. No i co? I dzisiaj będę chciała Wam zrobić testy już czegoś. Już pierwsze testy pójdą w ruch. Gdzie jest mój statyw? Jesteś. No, pierwsze testy pójdą w ruch, tak jak powiedziałam. Postaram się jakoś tak... czekajcie. Postaram się jakoś tak w miarę, wiecie... powoli, powoli, systematycznie Wam jakby przybliżać każdą z rzeczy tych, które właśnie mam dla Was do testowania. Wam, że szampon spoko nawet. Nawet spoko, nie są takie puszyste, ja nie lubię puszystych włosów. Nie jest zły, no tylko szkoda, że nie jest pachnący. Ten, który Wam wczoraj mówiłam na Instastory, czyli mówię tutaj o The Body Shop, tym banana. Także naprawdę fajny, naprawdę. Nie mogę się przyczepić, jeżeli chodzi o włosy po umyciu tym szamponem, natomiast brakuje mi zapachu. Jak za, słuchajcie, prawie 7 funtów za szampon, to trochę nie fart. Dobra, ustawię sobie tutaj lusterko, ponieważ tutaj będę się pielęgnować. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację, to cały czas ona jest taka sama, poza tym, że wprowadziłam sobie retinol i będę go starała się wprowadzać tak powolutku. No i dzisiaj znowu Oil Complex, czyli ten Antioxidant Repair oraz Hyaluronic Health Elixir. Te dwie rzeczy za chwilę powędrują na mojego face'a, po czym jeszcze zaaplikuję sobie też te serum z Walceny i to będzie wszystko. Tak, i to będzie wszystko. No i co? I dzisiaj jaki jest plan? Siedzimy w domku, ja na pewno coś tam jeszcze dla Was pomontuję, bo już będzie kolejny vlog do montowania. Jeden wczorajszy, słuchajcie, żeby Was nie skłamać, od wczoraj Wam go przesyłałam i po prostu przesłał się dopiero dzisiaj rano. Ja ustawiałam sobie, żeby przez całą noc sobie sprzęt chodził. Czekajcie, odłożę kabel. Przez całą noc, żeby sprzęt chodził, no i dzięki temu się, słuchajcie, po prostu to wgrało, ale tragedia. No i całą noc też był sprzęt na ładowarce, teraz właśnie odłączam. Szok. No ale no jakoś muszę sobie radzić, nie mam tutaj innego internetu, więc ładuję za dwie dychy właśnie tego gigafa. Także tyle w nim dobrego, że
że słuchajcie, to jest faktycznie unlimited, czyli że on się nie kończy. On co prawda będzie zwalniał, on będzie coraz wolniej chodził, jeżeli się przekroczy jakieś tam gigabajty, ale chodzi. Ale przyjdę do Was chyba z testem. Przyjdę chyba z testem właśnie pomadek tych matowych, bo jestem ich bardzo, bardzo ciekawa, a nie wszystkie będę sobie zostawiać, bo nie cała tutaj jakby kolorystyka mi na pewno będzie odpowiadać. Dobra, jak na pewno wiecie, jesteśmy w kuchni. Jesteśmy w kuchni, muszę pozapalać sobie tutaj wszystkie woski, świeczki. No, tu się musi dziać. Zobaczcie, jak się głupio spaliła ta. Patrzcie, jak się bez sensu spalił ten wosk. Tu go nie widać, tu jest cały na ściance. No, głupota. Patrzcie, i ja teraz go całego normalnie mogę tutaj praktycznie ciachnąć. Wiecie co jeszcze? Ja wam mogę dać taką mini radę, aczkolwiek pewnie wy tak to już znacie, ale dla tych, co nie znają, jeżeli w taki sposób pali wam się świeczka, to żeby nie stracić i nie wyrzucić i nie marnować takiej ilości, poczekajcie, bo muszę tu sobie poradzić, takiej ilości wosku, o, to ja polecam Wam wyjąć, przeciąć, to się trochę nabrudzi, ale to się wszystko wytrze. I po prostu wrzucić do kominka, najzwyczajniej na świecie. Jest zapach, jest wszystko, świeczka pachnie, tylko po prostu, o, widzicie, jak to się tutaj porobiło. Czekajcie, ja to też rzucę w ten sposób. No i to się będzie palić w kominku, a świeczka jest dalej cała. A tutaj mam na ile? Na dwa palenia. Ja sobie je tutaj położę. Będzie spoko. Na dwa palenia myślę, że mi wystarczy, natomiast tak czy siak jeszcze i tak tutaj będę palić te Honey Glow, dlatego że wczoraj właśnie to włożyłam. Dobra, teraz nie zostaje mi nic innego jak zapalić świeczkę, czyli podgrzewacz. Mam dwa podgrzewacze, nie, o, nawet trzy się znalazły, widzicie? Spoko. Czyli tutaj zapalimy sobie jeden. To jest taki mój stały rytuał, słuchajcie. No, zaraz po pielęgnacji. Albo dzisiaj, tak jak dzisiaj przed pielęgnacją, bo dopiero zaraz do niej siądę, jak tutaj sobie wszystko zrobię, to właśnie przystępuję do odpalania świeczek. No, wszystkie świeczki muszą po prostu, woski, kominki, to wszystko musi działać. Dobra, do tej świeczki potrzebuję zapalniczkę tą z tym dłuższym tym. Okej. Dobra, i co? Ja robię sobie kawę i przyjdę do Was za chwilę, tuż po pielęgnacji, albo może jeszcze przed, zobaczę. Także życzę Wam przyjemnego dzionka, a jeżeli ktoś ma dzisiaj urodziny, to życzę wszystkiego najlepszego. No i hejo, hejo, słuchajcie, przed chwilą miałyśmy akcję pająk i no niestety skończyła się fiaskiem. Fiaskiem, bo pająk poszedł pod sofę i powiem Wam, że ja tu teraz zawał dostanę siedząc. Po prostu on był gdzieś za mną, no Oli się wydarła, że zaczęłyśmy go łapać, ale szybszy był od wiatru. Taki mega szybki jakiś ten był spider, także powiem Wam, że no, nie fajnie, jakbyście gdzieś w tle widziały, to krzyczcie, nie, dajcie znać jakoś, machajcie rękami. Ja mam tutaj już przygotowane lustereczko, telefonik, jestem naprzeciwko światła dziennego. Czekajcie, Tom co pisze. No i co? I przechodzimy, kurde, ta gumka jest taka, powiem Wam, że ona mi w ogóle nie trzyma włosów. A nie mam tu żadnej opaski ani nic z tych rzeczy. Czekajcie. Czekajcie, znowu Tomek pisze. Czekajcie. O, dobra, w tle gdzieś tu widzicie o liście moją. No i dobra, pierwsza rzecz, jaką będę chciała przetestować, zanim przejdziemy do testu pomadek tych cudownych, tych wszystkich, nie sięgnę ich wszystkich, więc pokażę. O, z dwóch rogów. Tych właśnie pomadeczek, których jestem mega ciekawa, ale których nie wszystkich jakby, nie wszystkie tutaj wykorzystamy, tylko takie, które ja, będzie mi się wydawać, że będą mi pasować. To chciałabym Wam jeszcze pokazać dwa produkty, w sumie trzy produkty, przepraszam. Pierwszym produktem będzie podkład. Mi już wszystko fajnie się wchłonęło, więc śmiało możemy zaaplikować podkładzik. Mam nadzieję, że konsystencja i forma tego podkładu będzie lekka. Po czym będę chciała też przetestować tusz, ponieważ nie mam nic na rzęsach, oraz kredkę do brwi, ponieważ też nie mam nic na brwiach. Także to są, będzie trochę tych testów podczas jednego vloga. Oczywiście, no ja tu będę teraz tak, będę tu teraz zerkać po prostu z przerażeniem. No denerwują mnie te włosy, słuchajcie. No daj mi taką z tą, gdzieś tu powinny być te spinki takie właśnie. O, super, powinno chyba to być lepsze.
Czekajcie, bo mnie denerwują, bardzo mi lecą przez tą gumkę i przez ten szampon jednak chyba. On spowodował, że takie są lejące te włosy. No fajny jest, tylko szkoda, że nie utrzymuje się zapach na włosach. Chciałabym, żeby pachniały bananowo. Dobra. Myślę, że jest ok. No i dobra, zaczynamy. Zaczynamy najpierw od podkładu. Ja mam, słuchajcie, ja mam ogólnie dwa kolorki. Miałam ten one beige i mam jeszcze jeden, który odkładam, z którym się będę chciała podzielić, gdyż jest dla mnie za jasny. Czekajcie, tylko jeszcze przełączę muzyczkę. Dobra. I ja mam Warm Beige, jest to podkład do twarzy, innowacyjny podkład nowej generacji. Dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny efekt drugiej skóry. Przypomina mi się od razu Dior. Drugiej skóry doskonale kryje, tego jestem ciekawa, i długotrwale matuje do 24 godzin bez efektu maski. Idealnie wyrównuje koloryt, zapewniając rezultat udoskonalonej cery. Baby Face Effect. Aplikowana pipetka, satynowa formuła pozwala precyzyjnie kontrolować stopień krycia. Testowany jest dermatologicznie. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, rozprowadzić cienką warstwę produktu na oczyszczonej skórze twarzy. Więc wstrząsamy. Wstrząśnijmy, żeby tylko nie wyleciało. No słuchaj, jak jest lejąca konsystencja. Normalnie taka wodnista. No i dobra. Biorę, aplikuję pipetką. Tak wygląda w ogóle ten podkład. W tle oczywiście, no nie chciałam sobie ustawiać bardziej w prawo, bo Oli tu siedzi i tak, wiecie, nie miałabym jakby kontroli nad tym, co Oli tutaj tworzy, a siedzi trochę na telefonie. No i dobra, pozwólmy zaaplikować sobie. Bardzo lejąca konsystencja. Nie wiem, czy to będzie dobre, aż się trochę boję. No i sprawdźmy. Zaaplikuję sobie. Bardzo lejąca, także czy to jest plus? Nie wiem. No dobra, i aplikujemy sobie cienkie warstwy. Kolorek jest, myślę, idealny. O, słoneczko nam wychodzi, słuchajcie. Oj, słońce nam, słuchajcie, tak się przebija, że nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, że ono aż tak bardzo świeci. Ale mam nadzieję, że będzie chociaż tutaj wszystko wyraźnie widać. Każde pory, wszystko będzie widoczne, słuchajcie, wszystko, wszystko. Muszę się zgodzić z tym, że efekt drugiej skóry, bo ja nie widzę, co ja rozprowadziłam. Także śmiało dokładamy produktu. Ja oczywiście w międzyczasie zerkam. No trochę tylko by mnie denerwowało raczej ta konsystencja. Jest taka strasznie lejąca. No zobaczcie. Wszystko leci. No, ale dobrze, że nie ściekuje. Nie jest aż tak bardzo źle. Dobra. Całkiem pod oczy sobie nie aplikuję. Strasznie lekko się rozprowadza, naprawdę, bardzo lekko się rozprowadza, fajnie się rozprowadza, bez żadnych problemów, kolorek jest idealny i w życiu bym nie powiedziała, słuchajcie, że to jest warm beige, nigdy. Słuchajcie, to już była druga warstwa, taka cienka, oczywiście cienkie warstwy aplikuję, śmiało dokładamy, chcemy sprawdzić, czy faktycznie możemy budować tym podkładem. Więc aplikujemy kolejną pipetkę. Teraz pozwolę sobie dać ciut więcej. Jestem bardzo ciekawa. Zobaczcie, jak to ścieka. No. O, taki jest kolorek. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, to jest taki warm beige. Nie wiem, jak tylko światło tutaj, ale ja widzę idealnie wszystko w lusterku. Idealnie się rozprowadza. Naprawdę świetny podkład. Zupełnie inna aplikacja niż tego z Catrice. Ten Catrice jakby po aplikacji jego i po rozprowadzeniu sprawiał wrażenie, jakby od razu ta skóra właśnie robiła się matowa. I tak jakby mam wrażenie, że szybciej jakby zasychał. Tutaj tego nie mam. Więc taka jest różnica. Ale wiadomo, że nam będzie zależało, a zwłaszcza mi, na tym. Po pierwsze, czy będzie podkreślał mi pory, po drugie suche skórki, po trzecie zmarszczki. Na razie jest spoko, na razie jest wszystko, wszystko pod kontrolą. Słuchajcie, nie mogę się na razie do niczego przyczepić. No tak się on aplikuje, że jak widzicie, ja rozcieram i nie wiem, gdzie on już był. Słuchajcie, bo ja tak będę dokładać i przesadzę w końcu, ale dajmy sobie jeszcze ostatnią warstewkę, może tu troszeczkę. O, żeby zobaczyć. Zobaczcie. Bardzo lekka formuła, nie chcę teraz rozcierać palcami. No, Oli właśnie się śmieje, mówi, że nie widać, ale naprawdę. Daisy, pilny pająka. Tam wszedł, tam. Aportuj jakby co. Dobra, świetnie się rozprowadza. Aż jestem ciekawa, jak się rozprowadza palcem i chyba zrobię to na nosie. Chociaż. Jeszcze dajmy sobie trochę na czoło.
jeszcze trochę na czoło. Zobaczcie, wcale nie daje aż tak mało jak zawsze. No on jest tak leciutki, tak świetnie się rozprowadza, że jest masakra. Mogę spróbować? Choć nie wiem, czy to nie będzie za ciemne dla ciebie. Strasznie będzie. Zobacz sobie, tylko uważaj, bo jest bardzo lejąca formuła, bardzo. Oli, chcę sobie spróbować. No dziewczyny, to nie jest test stacjonarny, to jest test we vlogu, także wszystko... Jasny. No ładny jest, ładny jest. Kolor jest bardzo ładny. Patrz. Kolor dobrze wybrałam. No, dobry. Mogę spróbować? Mhm. Szczoteczki. No szczoteczkę jakąś. Obojętnie. Z tych takich oto. Nie, szczoteczkę. Tam jeszcze jedna tylko gdzieś powinna być. Tu. W tym, tym. W tym białym z nosem. No, z tyłu. No zobaczcie. No ja jestem w szoku. Dobra, teraz nałożę sobie palcem, bo jestem mega ciekawa. Jestem mega ciekawa. Jezu, to jest jak woda, słuchajcie. Dlatego ja nie czułam. No spójrzcie. No po prostu jak... To jest bardzo wodnisty podkład. Wodnisty, ale nie aż tak lejący, więc naprawdę spoko. Myślałam, że gdzieś tutaj się upaćkam. Nie wiem, czy będzie się dobrze rozprowadzać rękami, ale jest strasznie aksamitny. Ale aksamitny jest. Bardzo aksamitny, nie chcę robić rękami. Tutaj mogę mieć problem, jeżeli chodzi o okolice ust, dlatego że mam naoliwkowaną wcześniej i pomimo, iż to wyschło, świetnie się rozprowadza, co? Super jest. Myślę, że to będzie bardzo fajny podkład. Tak mi się wydaje. Zobaczymy tylko po paru godzinach, jak on się tutaj sprawdzi. Chyba mam wrażenie, że delikatniutko ciemnieje. Chyba delikatniutko ciemnieje, ale to jest żaden problem. Zobaczymy. Tak jak mówię, ja mogę mieć tu problem, ale to będzie chyba raczej moja wina, gdyż nakładałam serum i olejki, ten swom nakładałam Oil Complex. I to jest naprawdę bardzo, bardzo tłusty produkt i przez to mogę tutaj gdzieś widzieć jakieś... A, chociaż na razie nie widzę. Na razie wszystko jest super. Nie powchodził mi w załamania, w żadne linie, których mam tutaj co niemiara. To jest moja zmora, bardzo, bardzo. I to jest właśnie to, z czym będę chciała jechać teraz na zabieg. Powiem Wam, że super. Naprawdę, jak druga skóra. Ja po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, bo ma zadatki na lepszego od Catrice. Ma takie zadatki. Pokaż Twoją twarz. No, nie za Ciebie za ani za ciemny, ani za jasny. Jest okej. Okay. Masz sobie, tylko nie kładź sobie na ten. Na ten, no, no to coś na nosku. Z efektu maski muszę się ze wszystkim zgodzić. No powiem Wam, że może to być mój hit z tej paczki, także byłoby super, bo naprawdę no idealny kolor, idealny jest do mojej teraz obecnej karnacji i pasuje też Oliwii, co o dziwo, jestem zdziwiona, bo Oliwia ma taką trochę jakby ciemniejszą tą swoją karnację, ona ma taki zupełnie inny kolor, ona ma taką bardziej oliwkową skórę niż ja mam oliwkową skórę, ale naprawdę świetnie się zaaplikował, zobaczymy, kurde, dziewczyny, wybaczcie mi, ale ja po prostu, ja jestem, wiecie, ja teraz będzie akcja pająk cały dzień, ja teraz będzie. Dopóki go nie zabiję, to po prostu będę chodzić i się patrzeć, gdzie on jest, także super, jeżeli chodzi o podkład, pierwsze wrażenie, dwie łapki, pierwsze wrażenie, bo dużo bym już zaobserwowała tutaj okolicy. Gładziutki jest, wiem, gładziutka. Powiem Wam, że tutaj bym miała problematycznie, bo ja mam tutaj pełno linii. To one naprawdę są mega widoczne, zobaczcie. O, teraz. To jest pełno linii i to jest to właśnie, co jest moją zmorą. Będziesz testować te lip? Tak, i tak będę miała naciągniętą, się nie mogę już doczekać. Ale mam nadzieję, że już niebawem. Możesz, Oli moja chce testować ze mną, to niech testuje. No i właśnie używamy te wazeliny. Fajna jest ta Twoja, lubisz ją? Ta żółta? I też jej zeszła. No, Oli. No, faktycznie, tak. Oli ma już ten czubeczek trochę, ale fajne jest, nie? Ja na razie nie aplikuję. Zapach jest cudny, zapach naprawdę, konsystencja, wszystko fajnie się używa, czy nie lubisz ją? Także ja mogę polecić tą wazelinkę po prostu tak pielęgnacyjnie na usta. A często mnie pytacie o pielęgnację ust, przyjdę też z filmikiem, więc na pewno ta wazelina tam się znajdzie. Teraz sprawdźmy sobie produkt drugi, zanim przejdziemy do ust i to jest Brow Styler Multifunction. I to jest brow liner, filling powder and brush. 01 medium brown, to jest mój kolorek. Ja oczywiście to, co dzisiaj będę testować, wszystkie opisy, wszystkie linki, wszystkie nazwy produktów będzie w opisie, będą w opisie. Oj, nie otworzyłam jeszcze kredki, więc dajcie mi sekundę.
kawy mi się chce. O, widzicie, mogłam sobie to rozpracować przed filmem, a ja to jestem. Nie wiedziałam, że będzie tak zapakowane, bo to było jeszcze w pudełku. Więc wydawało mi się, że w pudełku będzie, wiecie, tak jest, taka jest szczoteczka. Szczoteczka jest spoko. Mogłaby być tylko troszeczkę węższa, jeżeli chodzi o mnie, ale jest mięciutka, jest fajna. Nic się nie dzieje. No. I tutaj mamy 0,1, ale fajne opakowanie. 0,1. Czyli tutaj mamy tą kredeczkę. Czyli to jest wszystko. Tak, to jest wszystko, słuchajcie, na kopyto. Benefit tych brow. Brow pencil i tych wszystkich. Ja je bardzo lubiłam. Także zobaczmy sobie tylko kolorek. Ja tego nie próbuję, bo ja mam dalej już ciemne brwi. No, kolorek. Czy będzie mi odpowiadał? Zobaczymy. Taki nie wiem, ciężko trochę mi stwierdzić. Nie, nie zielony. On jest taki brązowy. Kupa. Taka kupa. Taka brązowa tak kupa, słuchajcie. No, jak te niudziakowe usta. Ale fajnie, jest taka ani twarda, ani miękka, więc to jest numer jeden. Teraz poszukajmy numer dwa. Gdzie jest numer dwa? Co znaczy? No, gdzie jest ten drugi gadżet? Poczekajcie, bo ja się pogubiłam. No bo ja nie wiem. Nie, no jest kredka. Nie, nie, nie. Gdzie jest ten produkt numer dwa? Ja zaraz to zepsuję, słuchajcie. Dobra, mam coś. No, mówię, że mi brakuje. Odkręcamy to i wypełniamy włoski. Nie wiem, czemu wącham. No i to wszystko. Czyli jedziemy po kolei. Słuchajcie, najpierw nadajemy tym kontur i kształt. Nie, to się to. Dokładnie. Także ja sobie wezmę, o tak, może lustereczko, bo wtedy wy chyba będziecie mnie lepiej widziały. Ja nie rysuję sobie, wiecie, tych takich kresek, takich aż bardzo. Ja sobie po prostu zaznaczę tylko... Nie, nie, nie mam tak. Muszę jednak was tu posunąć, a lusterko mieć koło siebie. O, ja sobie po prostu tak, o widzicie, nie chcę tak mocno zaznaczać. Gdyby ja sobie je tak troszeczkę, o, zaznaczę sobie, gdzie jest góra, a gdzie dół. Całego takiego konturu nie robię, bo ja nie lubię. Ja nie mam nawet gdzie to za bardzo zrobić, uwierzcie mi. I słuchajcie, to będzie maks, co ja mogę, na co mogę sobie pozwolić, jeżeli chodzi o moje brwi. Teraz przejdę do drugiej, bo dość miękka jest ta, no widzicie, dość miękko się to aplikuje, poczekajcie, muszę mieć tutaj kolejna rzecz, którą naprawdę ja wam polecam. I to są takie patyczki, ja już o nich mówiłam, ale dla tych, które oglądają teraz pierwszy raz, takie patyczki macie dostępne w, słuchajcie, w Primarku, otwieramy i tą stronę, co ty? Nie są nasączone. O, tutaj mamy linię, jedynkę, dwójkę i trójkę. Czyli to jest ta nasza. I przez to, że otwieramy to, dokładnie, to tu mamy jakiś płyn, no płyn do przemywania. I zobaczcie, to jest, nie wiem, no co tu, akurat nie mam tutaj teraz nic, co gdzieś tak bardzo sobie wyszłam, ale możemy sobie, zobaczcie, popoprawiać to, co nam... To, co nas drażni, najzwyczajniej na świecie. Okej, okay, nie robię zbyt bardzo. To są wszystkie twoje rzeczy, czy na rozdanie? To moje, które zostawię. Dobra, ja myślę, że chyba tak zostawię, chociaż ta jest chyba ciut szersza. Czekajcie, jeszcze na dole może ciut poszerzę. Ja nie robię sobie, wiecie, zarysu tego, co dziewczyny sobie robią. Naprawdę ja tego nie zrobię, bo ja się z tym źle czuję. Mamy jedyneczkę. Jeżeli chodzi o kolor, jest spoko, dla mnie jest spoko. Teraz otwieram tą dwójkę, czyli trochę się już tego boję, bo przez to będę wiedziała, że będą... No i patrzcie, przed chwilą miałam, mam śliskie ręce. Nie w tą stronę kręciłam. Cała ja. No dobra, mamy tutaj coś takiego. I to. I ta gąbeczka spowoduje, że wypełniamy sobie... Wypełniamy sobie... Wypełniamy sobie... Włoski. Bo tu powinien być, słuchajcie, właśnie jakiś puder. Ja nie wiem, czy on tam jest. Ale chyba coś jest, bo no, widzę, jak się przyciemnia. Oby mnie przyciemniło sobie za bardzo, słuchajcie. Ten jest chyba już za ciemny. Pokaż. Nie, Oli zawsze mówi, że mi dobrze z takimi ciemnymi, pokaż, ale ja nie. Teraz musi przeciąć, będzie.
Także tak by to. Powiem wam, że fajnie się z tym pracuje. Kurczę, boję się tych produktów, bo ja zawsze się bałam, wiecie, tego efektu tych takich Nike znikajek. No, a jest naprawdę ok. Dobra, i teraz biorę szczoteczkę i przeczesuję już końcowy efekt. Świetny, super, powiem wam, że bardzo fajna praca z tym produktem, a zawsze się ich bałam. No zobaczcie same. Super, ekstra i polecam ten kolor. Ja myślę, że on będzie takim uniwersalnym dla bardzo, bardzo wielu osób. I z jasną, i z ciemniejszą karnacją. Myślę, że również, ponieważ można tutaj dozować sobie kolor. Polecam. Polecam, świetny produkt. Ja już się go nie boję, ale tu tylko sobie tu zetrę, bo mam wrażenie, że ta jest minimalnie szersza. Myślę, że chyba... I ta chyba jest ciemniejsza. Wiecie co? Przyciemnijmy troszeczkę tą minimalniutko. Super się z tym pracuje. Powiem wam, że bomba. No zobaczcie same. Bomba, bomba. I jest to Brow Styler 3 w 1 Multifunction. Brow Pencil, Filling Powder i Brush. 3 w 1. Super. Mówi się często, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tutaj akurat niestety mogę to obalić, ponieważ wszystkie trzy rzeczy super się sprawdzają. Mi się bardzo ten efekt podoba i mam nadzieję, że wy również poprzecie to, dlatego że no, efekt jest naprawdę super. Świetnie się po prostu z tym pracuje i tyle. I bardzo prosto, także myślę, że to jest dla początkujących i dla takich, które już z makijażem są za pan brat. Ok, produkt numer 3. Podkład, kredka do brwi i tusz. I to zrobimy sobie teraz w pierwszej części, bo widzę, że już ona będzie długa, a dopiero w drugiej przyjdę do was jakby z tymi pomadeczkami. Dobra, mamy tutaj oszałamiający efekt push up razy 10. No, extension volume. Zobaczymy, co nam tutaj producent obiecuje. To jest push up brush, czyli jakaś, wiecie, taka push-upowa szczoteczka. Natychmiastowe podkręcenie, sprawdzimy, jestem bez zalotki. Maksymalne pogrubienie, czyli ma podkręcić, pogrubić, optycznie zagęścić i oszałamiający efekt push up. Sprawdzamy. Nie ma na co czekać, słuchajcie, szczoteczka super, już mi się podoba, jest bardzo krótka, co jest fajne, nie jest długa, zobaczcie, ona jest dosłownie taka, jest tak fajnie wygięta, fajnie wyprofilowana, włoski są bardzo gęsto osadzone i tak dziwnie osadzone, słuchajcie, jak jeżyk taki, spójrzcie, jak to wygląda, no, taka szczoteczka dziwna, taka włochata. Dobra, ja tutaj spojrzę jeszcze na pajączka, ale nie ma. Chowa się przede mną, słuchajcie. No i dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że dobrze będziecie widziały. Ja lusterko może postawię sobie przed wami. I używamy teraz tuszu. Uwaga. Delikatnie pachnie. To już też jest fajna rzecz. Nie lubię jak tusz tak, wiecie, tak chemicznie jedzie pod nosem, jak go już się używa. Precyzyjna jest ta szczoteczka. Widzę, że tutaj można fajnie sobie manewrować. Ok. Staram się to robić bardzo powoli i delikatnie, bo sama jestem ciekawa, jak się to będzie po prostu używać. Można dojechać sobie tutaj aż do kącika. No powiem wam, że no jest coś w tym, że ciut podkręca, to na pewno. Jest coś w tym, że wydłuża, jest coś w tym, że zagęszcza. Jeszcze tylko brakuje mi tego 10 razy push up. Zobaczcie, no jest fajny efekt. To jest w ogóle totalnie pierwsza taka... Pierwsza, jak się to mówi, baza. Warstwa, nie baza. Nie wiem, skąd ja to wzięłam. No powiem wam, że zobaczcie. Kurde, cały czas jadę jedną, tylko po prostu sobie, wiecie, doczesuję, żeby też zobaczyć, czy się będzie sklejać, czy się nie będzie sklejać. Zobaczcie. Tak wygląda, znacie jak podkręca. Spójrzcie na moje rzęsy z drugiej strony. Naprawdę ekstra. Teraz sięgam po drugą warstwę produktu i dokładam. No ja jestem pod wrażeniem, dziewczyny. Ja nie wiem, ile kosztuje ten tusz, ale oczywiście wszystkie linki
I już pokażę Oliwii, też pewnie się zdziwi. Słuchajcie, to jest Tour de Valine, a osiągam nim to, co tym, jak się nazywała ta seria, te dwa tusze. The Unique? Coś takiego. Super! Super! Takie nawet żabie to oko się robi, powiem wam. Zobaczymy tylko, czy nie sklei właśnie po jakimś czasie i też jestem ciekawa na zewnątrz, przy wietrze, przy deszczu. Chociaż to nie jest waterproof. Okej. Okay. Masakra. Masakra, a z bliska widać bardzo, bardzo znaczącą różnicę. Spójrz z bliska. O, jakby źle wystawiony w ogóle brwi. Rzęs. Rzęs. No, super. No spójrzcie, różnica. Patrzcie z boku teraz, na tle. I teraz idziemy drugą. Także druga. Trzecia to jest fajna rzecz z Eveline. Mega się cieszę, no. Bardzo byłam ich ciekawa. Czekajcie, bo mi tu włosy lecą. Zobaczcie. Wow. Teraz dolne rzęsy. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego tuszu. No i się z nim polubię. Naprawdę się z nim polubię. Nie wiem, czy bym go kupiła, słuchajcie, będąc w Polsce, bo wiecie, jak to jest tak, znaczy jeden na pewno bym kupiła, tylko nie wiem, który, czy ten drugi. Bo mam jeszcze jakiś też z Eveline'a i też go lubiłam. Czarno-srebrny taki, na pewno macie go gdzieś już podczas, gdy się malowałam, ale efekt... Wow. Słuchajcie, jeżeli są wśród Was takie, które macie naprawdę ładne swoje rzęsy, to dziewczyny, efekt ten. Efekt ten Was powali. No ja jestem w szoku, że Tour de Valine ma takie zastosowanie. Spójrzcie teraz na moje oczy. Aż mam wrażenie, że będzie się odbijać mi u góry za chwilę. Naprawdę. Piękny. Zobacz. Zrobię before i after. Teraz nie mam jak zrobić, bo nie mam before. Nie mam. Nie masz zdjęcia, zrób zdjęcie, jak zmyjesz. A, jak zmyję. No. Zresztą ja i tak jeszcze go będę używać, więc przyjdę do Was takim oddzielnym filmikiem jeszcze na Instastory, ale na Instastory dzisiaj Wam coś opowiem, zresztą później jak wrócę. No fantastyczny, fantastyczny efekt, nie mogę się napatrzeć na swoje oczy. Naprawdę. Zobaczcie, przepiękny, no przepiękny. Super, także słuchajcie, zakończymy pierwszą część tutaj tego i testowania, i tego vloga na testach tych trzech rzeczy, ponieważ byłby filmik mega długi, a ja nie wiedziałabym, gdzie go obciąć. Także jeżeli chodzi o te trzy produkty, wszystkie zasługują ode mnie, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, łapka w górę. Teraz do 10 każdy z nich ma ode mnie, te dwa bynajmniej, te dwa, bo już mogę je ocenić, a z tym jeszcze poczekam te kilka godzin, ale ja wiem mniej więcej, jakby mi się zachowywał podkład i on by mi już się tutaj w tę linię powpływałby mi, wiecie, powbijałby mi się, a to się nie stało, więc przypuszczam, że mogą być moi ulubieńcy. Od 0 do 10 mam 10 i tutaj jak na razie mam 9, bo tylko mam jeden jeszcze procent taki zastanowienia nad tym, czy coś się zmieni po kilku godzinach. Ale jak na razie ja jestem zachwycona, zachwycona tymi trzema produktami. W opisie oczywiście będą linki do tych produktów. Ja specjalnie na stronie dla Was znajdę i wkleję. Ja przyjdę po prostu do Was z testem tych pomadek, jak wrócę, a i tak muszę to zrobić w drugiej części tego vloga, dlatego że nam się to tutaj jakby no nie zmieści, za dużo materiału. Także z powrotem nakładam moją wazelinkę, bo nie miałam, gdyż chciałam dla Was testować, a dlatego miałam suche, gdyż chciałam od razu z tymi pomadkami przetestować Wam All Day Ideal Stay, baza pod pomadkę, Lip 8 w 1, przedłuża trwałość makijażu, wzmacnia intensywność koloru, wygładza, zmiękcza, pielęgnuje, dużo jest tutaj tych właściwości zastosowania i powiem Wam, że zobaczymy, przyjdę w oddzielnym filmiku, ale jestem pod wrażeniem, słuchajcie, podkładu, i pod wrażeniem tuszu. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, bardzo. Naprawdę bardzo. Skóra faktycznie wygląda jak... Jest wyrównany koloryt, wszystko wygląda gładko, pięknie, jest delikatna, jest jednolita przede wszystkim. Mam wrażenie, że nawet jakby ciut mniej widzę te bruzdy, ja nie wiem, czego to zasługa. Ale tu jakby mi się tak
Nie wiem, mniej widzę te linie moje tutaj. Nie wiem. Nie wiem, czego to zasługa, słuchajcie, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Także ode mnie łapka w górę, dajcie znać, jak według Was to wygląda, co Wy o tym myślicie, czy macie, czy lubicie, czy polecacie, jak się u Was sprawdzają te produkty. Teraz ja się z Wami żegnam i zmykam i jak wrócę, to przejdziemy sobie do testów pomadek. A jeszcze dzisiaj mnie korci, żeby zrobić live, więc kto wie, może Was zaskoczę z nienacka live'em. Także do usłyszenia, dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, bardzo Was proszę. Udzielajcie się więcej i piszcie, czy chcecie takie testy we vlogach, czy w stacjonarnych, takich odrębnych, oddzielnych filmikach. Ja jestem za formą vlogów, bo uwielbiam do Was gadać, a przy okazji mogę coś przetestować, więc dwa w jednym, przyjemne z pożytecznym. No, ale piszcie, bo oczywiście ja się będę ustosunkowywać do Was. Filmik już jest naprawdę długi, także ja już kończę. Dzięki cieplutko i firmie jeszcze raz Evaline Cosmetics dziękuję serdecznie za możliwość przetestowania dla Was, jak i przeze mnie tych produktów, bo część z nich widzę już, że będzie moimi ulubieńcami. Że się tak zapowiada. Trzymajcie się, buziaki, pajo! I hejo, hejo, słuchajcie, ja już w końcu nie wiem, nawet zgupiałam, czy ja Wam jeszcze skończyłam już nagrywanie vloga, czy nie. Jeżeli nie, to przychodzę z małym update'em, aktualizacją, słuchajcie, pokazać, jak wygląda podkład. Ja jestem w niebo wzięta. Tak, w tle widać moje dzieci, zaraz właśnie idziemy już spać. Hello, hello. Idziemy zaraz się kąpać i spać, i ja właśnie chciałam zmywać tutaj, słuchajcie, makijaż i jest godzina, nie powiem wam, która, jest po 22 i zobaczcie, jak, no przepięknie, ja nie wiem, czy to widać w ogóle, poczekajcie. Ja nie wiem, w którym świetle, no na pewno nie w tym. Nie wiem, w jakim świetle stanąć, żeby Wam pokazać. Chyba. Musicie mi zaufać na słowo, że ten podkład, no nie, no tam było chyba najlepiej. Tam, gdzie siedziałam, bo tutaj mamy żółte światło, ale wygląda on przepięknie. Tu oczywiście robiłam makijaż do live'a, a makijaż pokazywałam Wam na live'ie, co używam do makijażu, więc to tutaj ładne rozświetlenie, co widać, takie subtelne, to jest to, jest to rozświetlacz. Czy ja go tutaj mam? Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Tutaj w ogóle zobaczcie. Zobaczcie, co dostałam. Dostałam taką piękną kartkę. Taką, tutaj się to zamyka. Robiona jest oczywiście własnoręcznie. I patrzcie, no, tak wyglądam ja w oczach Klaudii. Także super piękna kartka od Klaudii, czyli od Tomka córki. No, śliczna. Super. Super, super, bardzo mi się podoba i stoi sobie, o właśnie tutaj, w takim szczególnym miejscu. A rozświetlacz to... Gdzie jesteś, rozświetlaczu? Gdzie go położyłam? Stoi przecież. Gdzie ty położysz? Przecież stoi. Nie, tu jest jednak dobre światło, więc ja chyba jednak tutaj, słuchajcie, zostanę. Tą końcóweczkę, bo ja musiałam przyjść do Was, bo tak jak mówię, chciałam już zmywać makijaż i mi się przypomniało, że to jest fajna okazja, żeby powiedzieć Wam, jak po kilku godzinach po wietrze, po deszczu wygląda po prostu ten podkład. Ja jestem w niebo wzięta. Cera wygląda promiennie, mam wrażenie, że pięknie jakoś wypełnia bruzdy. Nie wiem, pisałyście mi podczas live, że jest to możliwe, więc ten podkład to akurat robi. Ja Wam go z czystym sumieniem polecam, jest fantastycznym podkładem. Nie mówiąc już o tym, że wybierałam odcień online i jest idealny. A rozświetlacz to Revolution Liquid Highlighter i tutaj ja miałam w kolorku chyba Liquid Champagne. Nie będzie widać pewnie. Czekajcie, czy tutaj mogę zrobić coś z ostrością? Nie mogę. Tak wygląda ten rozświetlacz i to jest taki fajny, złoty, słuchajcie, taki kolorek. O, dokładnie taki. Cudowny, bardzo ładny, ja bardzo go lubię, niedługo będę stosować dla Was i testować ten z Evaline, także też zobaczymy, czy będzie fajny. No i co? I ja właśnie przygotowaną mam tam wodę micelarną, tą z Evaline'a, będę ją też teraz testować. I oczywiście tonik, jaki będę chciała użyć po wymyciu twarzy. Ja wiem, że zazwyczaj tonik powinnam używać też rano, ale ja używam sobie rano i wieczorem. Po prostu tonizuję sobie twarz jak tylko mogę. Po zmyciu make-upu. Także uważam, że zarówno tusz, właśnie miałam Wam pokazać na live, nie pokazałam, ten tusz, zgasło mi tutaj, poczekajcie, całkiem mi chyba zgasł telewizor,
Dobra, nie, tak będę włączać. Ten tusz właśnie używałam dzisiaj i jest super tuszem, ale to tak jak mówię, spodziewacie się, znaczy już filmik pewnie już przed tym będziecie miały. Natomiast tak wygląda podkład, po prostu po kilku godzinach. Super, ja jestem w niebo wzięta, to będzie mój faworyt. Póki co to będzie mój ulubieniec i cieszę się, bo jest dużą pojemnością, jest dużo w tej butelerce. Także to tyle, to był taki mały update. I tym optymistycznym, super ekstra akcentem ja się z Wami będę żegnać. Jeszcze raz tylko dziękuję za, bo teraz akurat jesteśmy po live'ie. Dziękuję za to, że byliście na live'ie. Tak w ogóle jeszcze zobaczcie, na ustach mi została konturówka. Wymazało się prawie wszystko ze środka i jeszcze coś jest, jeszcze jest, ale już się zjadło. Zjadło się, no ale to już jest kilka godzin, dziewczyny. Kurczę, jadłam, piłam. Także jeszcze byłam na dworze, bo byłyśmy z Oliwią w Sainsbury. Także ekstra ode mnie po prostu podkład, tusz i rzecz do brwi. Łapki w górę, polecam Wam serdecznie. Jak tylko macie okazję, zastanawiacie się, jaki kupić sobie produkt do brwi, co kupić sobie za podkład i jaki kupić tusz, to są, myślę, takie trzy też podstawowe, jakby nie było, produkty do makijażu i co do usta, na przykład co do ust, to polecam Wam z czystym sumieniem do ust właśnie ten produkt. Ten produkt z Eveline'a, którego testy macie już przed tym filmem, Oh My Lips. Do rzęs polecam Extension Volume, podkład ten Liquid, nie pamiętam nazwy, będziecie miały wszystko w opisie pod filmem, także zajrzyjcie, polecam z czystym sumieniem, serdecznie. Ja Was pozdrawiam, życzę dobrej nocy, dobrych snów, trzymajcie się cieplutko. I co, w Polsce jest 23, prawie 12, no to już przy okazji Dari i mojej Oliwci życzę wszystkiego najlepszego, samych dobroci, szczęścia, zdrowia, pomyślności. No i co, tak jak u Oliwii to spełnienia marzeń, a jak u Dari to samych sukcesów. Po prostu wszystkiego najlepszego. Zacięcie miałam 2 razy, także ja już idę spać, bo to chyba już zmęczenie wychodzi. Także Daria, Oliwia i wszystkiego najlepszego. Pa!